Ja tu się spokojnie przygotowuję do odcinka, a tu proszę bardzo. Gratulacje dostałem. Jesteśmy metropolią. Co z tego wynika? Dostaliśmy nowy kawałek ziemi. Możemy wybudować samoloty, lotnisko towarowe. I kolejny kamień milowy jest za 90 tysięcy mieszkańców w naszym mieście. I mamy wtedy arcydzieło architektury, międzynarodowy port lotniczy, lotniczy hub towarów i lotnisko metropolitarne. Nie, dzisiaj nie budujemy samolotów. Wydech posunąłem. Dobrze, zobaczmy, jak tam nasza tutaj sytuacja wygląda. No, całkiem nieźle. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Witam Was tutaj, cześć, Zanosz i zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. W ostatnim odcinku zajęliśmy się tą oto iże częścią, dzięki czemu no całkiem tutaj się to nieźle podziało. To znaczy, dodałem wszystkie schrony, zanim mi tutaj będziecie w komentarzach to mówić, to tak, jest tu proszę bardzo schron. Co prawda brakuje mi mu bardzo żywności i nad tym... Oto jakaś nowość. Chciałem dzisiaj wybudować coś, czego nie było ostatnio, ale dobra. To pytanie za 300 punktów. Jak się sprawdzało, gdzie będzie... gdzie to będzie? To było gdzieś strasznie schowane. Kurczę. No bo ewidentnie widzimy, że coś do nas leci. Statystyki, raport o katastrofach. No nie mogę. Zawsze z tym jest ten sam problem. Jak się sprawdzało, gdzie jest najbliższa, będzie, w sensie gdzie będzie katastrofa? No bo tu jest radar. Czy ja mogę w ciebie wejść i zobaczyć? Odległość wykrywania 64%. To powinien być wyżej lub mniej w mieście pewnie, żeby było lepiej. No ale tak, na pewno jest gdzieś, bo to byłoby bez sensu. To jest tak, detekcja wstrząsów, zasięg radia, zniszczenia, drogi ewakuacyjne. I nic więcej nie widzę. Niedobrze. Jeżeli włączę play, to też nic się nie dzieje. Z tego mamy multum domów opuszczonych. Trzeba nie sprawdzić czemu. Ale nie mogę w żaden sposób sprawdzić, czemu mamy... Dobra, dajcie mi chwilę, poszukam tego. Dobra, jest to bardzo nie... W sensie, w teorii intuicyjne, ale nie dla mnie. Wystarczy wejść w kategorię katastrofy. Mamy tutaj ewakuuj całe miasto. Tak? Natomiast jest tutaj powiadomienie o katastrofach i mamy normalnie katastrofy. To będzie duże tornado. Biorąc pod uwagę, jaki mamy budżet, czyli niezbyt ambitnie wielki, to trzeba włączyć parę schronów. Dobrze, że przed chwilą skończyłem ten schron dodawać. W sensie wątpię, żeby tam cokolwiek się wydarzyło, ale to nie zmienia faktu, że no będą straty, bo w tych rejonach nie mam schronów, w nich tudych, a tam gdzie mam to takie bidzi. No ma, tak czy siak, włączamy wszystkie schrony w rejonie skażenia, czyli jest to po pierwsze ten schron. Czekaj, w ogóle ciekawe, czy jak ja włączę, żeby oni jechali do schronu, jeżeli nie ma w nim żywności. To czy oni będą do niego jechać? Bo wiecie, w teorii jest to problematyczne, ale dobra. No ma ten schron, tutaj mamy schron, który ma jeszcze trochę żywności. Ciekawe, jakiś na uboczu. I ten też ma trochę żywności, tutaj to będzie główna farsa się działa. Dobrze, zobaczmy, gdzie jeszcze? Ten schron trzeba włączyć na zaciszu. Dobra, i gdzie jeszcze będzie kataklizm? Ja wiem, że to na pauzie włączam i w teorii to unik całkowicie znika, nasz dramatyzm tego wszystkiego. Ale uwierzcie mi, tak będzie lepiej. I w teorii mamy tutaj ten schron, który... ale tutaj jest głównie handel. Tja. W ogóle to jest pierwsza katastrofa w naszym mieście, tak mi się też wydaje. Dobra, powiedzmy, że niech się dzieje. Dobra, teraz sobie popatrzymy, jak miasto się ewakuuje i jak nam nagle pieniądze znikają bardzo. No właśnie, już się to zaczęło dziać, że pieniądze zaczęły znikać. Dobrze, gdzieś tu jest ten schron. No, zniknął już. O, tutaj jest. Zbyt mało żywności. No i ciekawe, czy do niego jadą. W ogóle te autobusy ewakuacyjne też bym mógł w sumie zobaczyć.
No bo tak, ewidentnie nadaje to tutaj. Widzę, że są jakieś linie, że osoby tu idą. Okej, mamy jedną osobę. Dobra. I cztery linie te Express Evacuation. No to na razie dzisiaj mamy tylko na małych stronach. Okej, tu widzimy większą imprezkę. No ma, tylko nie wiem, gdzie są te autobusy do ewakuacji. Możemy je chyba zobaczyć tutaj. Okej. Jest, dobra. Mamy evacuation. W trasie pojemność 0. Czeka na pasażerów. No dobra, czyli na razie jeszcze tutaj ludzie się... Nie. Dobra. Zaczyna się w rejonie bezpiecznym. Jak tam pieniądze? Dobra. Pieniądze jakieś są jeszcze. Ciekawe, jak będzie to długi, bo to jest w skali... No już teraz to pokazuję w skali. No dobra, będziemy mieli dużo ofiar. Bo co prawda włączyliśmy ten schron, ale oni strasznie się wolno zaczęli ewakuować. O, latają nasze pojazdy. Ulala, niezłe tornado. Ojoj, dawno nie było już czegoś takiego. I to jeszcze takie ciemne. No. Proszę bardzo. No to w końcu ta sytuacja musiała się nastąpić w naszym mieście, że będzie jakieś tornado. A miałem dzisiaj taki świetny plan na odcinek. W sensie może, nie wiem, nie trzeba będzie to odbudować wszystko. Jeżeli, w sensie może się jeszcze uda część z mojego planu na dzisiejszy odcinek. Chociaż, jak ja tak widzę, o nie, zniszczy nasze tutaj te rejony. Dobra, jak tam schron w ogóle? Okej, schron jest tutaj. Mamy 144 osoby. Okej, dobrze, na razie niszczy jedną dzielnicę, ale to tak bardzo nieźle ją niszczy. Ja od razu, żeby nasze wszystkie służby ratownicze mogły prowadzić akcje ratownicze, muszę włączyć tą ulicę i zrebutować ją po prostu, wiecie, jako naprawioną. Dzięki czemu i te główne artylerie trzeba naprawić. Te pod schronami i te inne, żeby oni mogli od razu to ponaprawiać. Dobra, gdzie ona jest? Okej, czy on wykręci przed parkiem? On wykręci przed parkiem, o, bardzo dobrze. Czy on tylko tak penetruje tą dzielnicę, czy jeszcze gdzieś pojedzie? Właściwie to poleci. Okej, dobra, widzę, że tu już mogę to naprawić. To trochę nam tu polepszy sytuację, wydaje mi się. Chyba nie jest już tak źle z tymi pieniędzmi, bym powiedział wam. Może nasze miasto jest odpowiednio duże, żeby się tu nic nie działo. Dobra, no aktualnie sytuacja to wygląda jak wygląda. Mamy multum samochodów, które zostało porozwalanych. O! Latające samochody są. Czekajcie, zobaczmy, jakbyśmy kliknęli na jakiś z tych pojazdów. Ja zawsze lubię na nie klikać. To jest bardzo trudne, bo skania jest zdezorientowany. Okej. No dobrze, w sumie nawet się mu nie dziwię, że był zdezorientowany. No, teraz się zapisuje gra. W ogóle to, że latają te pojazdy, to jest bardzo dobra technika, w sensie, że to dodali ze Skylinesów. Bo tego normalnie, na przykład na Sin City to nie było, co nie? Dobra, i to jest też jedna z głównych artylerii. I tutaj połączenie tej ulicy z tą, dobra, powiedzmy, bo na pewno już latają nasze helikoptery, w to nawet nie wątpię. Tylko pytanie, żeby oni mieli gdzie dojechać. W sensie, mieli gdzie dojechać. Bo w przeciwnym wypadku to będzie lipa. Okej, aktualnie się bawi nieźle tutaj nam nad naszym parkiem, dewastuje go, więc nie jest źle, bo park, to wiadomo, da się łatwo go naprawić i to nie jest jakiś, nie wiadomo, w centrum miasta, żeby był bardzo duży problem tutaj później z tym, tak, zbudowano, a ja sobie tu będę powoli odbudować drogi. Wiem, że chcecie popatrzeć sobie na to, dobra, popatrzmy sobie na to, no dobra, pieniądze jakoś nie znikają strasznie. Było włączenie dużych schronów najbardziej. Zobaczcie, jak się zawalają. W budynki. W sensie, no niedobrze, że się zawalają, ale popatrzcie sobie. Okej, dobra. Ale lata dużo samochodów. Dobra, kliknijmy sobie jakiś samochód. Nie daruję, jak jakiegoś nie klikniemy teraz. Bo jest ich tu tak dużo, że aż się... O, jest, dobra. Zdezorientowany. Latam. No ciekawie, w sensie no niedobrze, że nam, w sensie, no to było pewne, że, ale to jest kraina w sumie w tornado, więc powinniśmy mieć tutaj, powinniśmy być do tego przyzwyczajeni. Dobra,
No nieźle to jest rozwalane nasze miasto. Bym powiedział, że jest to dużych rozmiarów kataklizm. Gdzie ty jeszcze w ogóle chcesz pójść? Brak połączenia z planem. Tak, trzeba byłoby naprawić tutaj ulicę główną. Tak, bo z tymi ulicami głównymi to bym się starał je na bieżąco naprawiać, bo wtedy nasze wszystkie służby ratownicze mogą od razu iść dalej. Czy ono już z nami tu znika, czy ja tak po prostu go nie widzę? Chyba ja go po prostu nie widzę. Dobra, ono przeszło nam tutaj. Czy to są dwa cmentarze, czy co to jest? Biblioteka publiczna, szpital, cmentarz, cmentarz, dobra, cmentarz sobie opróżniliśmy szybko. Wiem, że to brzmi tragicznie, ale to jest najlepszy sposób na opróżnienie cmentarzy. Dobra, okej, ono tutaj chyba jest teraz, tak? No tak, aktualnie nam dewastuje nasze autostrady. To jest dopiero niedobre. I naszą tutaj część tego miasta. Wow. Czy to byli ludzie, którzy zostali porwani przez tornado? No, tak wyglądało. No ma, tutaj sobie to ulepszmy. O, żeż ty. Teraz wszystkie triki, jakie wykorzystałem, tak nie za bardzo ze skanianiami, które były z tym zadowolone, nie będą działać tutaj na niektóre zjazdy z żadnych powodów. No bo zostały po prostu były niedobione zgodnie z grą, a gra zobaczy to. O, komunikat. O ewakuacji. Jest. Dokładnie. Te dwa zjazdy będę musiał odbudować w różnym innym etapie. Okej. Dobra. Skończyło się tornado. Dobrze. Możemy wcisnąć, żeby nasze wrócili do domów. Ze schronów. Czekajcie, zobaczmy to. Czy tu jest dużo osób było? No całkiem, całkiem. Dobra. Wychodzą teraz wszyscy. Przyspieszmy sobie grę. Wychodzą ze schronów. Na pewno parę osób musieliśmy uratować, tak? Miejmy nadzieję w ogóle. Mam taką nadzieję, tak bym powiedział. Dobra, naprawiamy. Bo naprawiajmy te ulice, bo one są tu dla skanańców na pewno ważne. Przynajmniej większość z nich. Więc cyk, cyk. Tu są rowerówki, w sensie tramwajowe. To na pewno też. Głównie ulice trzeba naprawiać, później budynki jakiejś użyteczności publicznej, bo one są najmniej ważne dla samej już gry. Ale tu całkowicie linie tramwajowe, ojejku, zostały poniszczone. Tak dosyć brutalnie bym powiedział wręcz. Okej. Dobra. Naprawione, naprawione, naprawione. No dobra, większość jest tutaj już naprawionych linii po tej stronie. No i możemy sobie w ogóle wejść w zakładkę zniszczenia. I w ten sposób dokładnie widzimy i ulice, i inne rzeczy. O, no ma, tu jest na przykład cała ulica zdezelowana. I tu trochę tych ulic jeszcze jest, z tego co widzę. No ma. Tunel zdezelowany. Nie. No to nie, już myślałem, że. Chyba tunele nie mogą być zdezelowane, tak mi się wydaje. Okej, tu jest niezła linia tramwajowa do naprawy. Dobrze, nie jest aż tak źle. Mamy jeszcze 500 tysięcy. Czyli jakiś zapas, gdyby coś poszło faktycznie nie tak, był. Dobra, no i teraz tak. To jest najmniej ciekawą częścią, bo musimy to naprawić w ten sposób. I to, że wybudujemy to ponownie jest. No właśnie. No właśnie. Ja to robiłem chyba tym sposobem. Bo tutaj jest jeden taki konkretny sposób, żeby to postawić. A nawet widzę, że nie musiałem nic tu kręcić. Te drogi. Jak ja tutaj stawiałem. O, to było coś takiego. I one później same podskakują do tej wysokości oryginalnej. W sensie, jakiej były. O, chyba, że w tą stronę nie podskoczyło. No ma, to może zróbmy to jeszcze raz. Stąd tu i stąd tu. Dobra, i podskoczyły. Dzięki temu mamy już ulice tutaj naprawione. Czy coś tu jeszcze? No tu jest na pewno duże jeszcze ulice do naprawienia. O, tutaj jest, proszę bardzo, na przykład. Ta ulica, o, to była tramwajowa, to dobrze. Dobrze, że naprawiona. Tu mi się wydaje, że już jest. O, tu jeszcze jest jedna uliczka. Że po tej stronie naszej rzeki. W ogóle nazwa dla rzeki, tak poza tym możecie napisać w komentarzach. O nie, stacja metra. Stacja metra została zniszczona. W ogóle taka ciekawostka, tunele metra i inne rzeczy po jakichś kataklizmach.
zwłaszcza na przykład rury od wody i tak dalej, też mogą zostać zdezelowane, w sensie zniszczone, jeżeli przyjdzie odpowiedni kataklizm. To jest możliwe. Gra posiada taką funkcję. Zresztą nie kiedyś miałem taką opcję, że musiałem odbudowywać rury, ale to jest głównie przy innych rzeczach. I to jest faktycznie mało ciekawe. Dobrze, zobaczmy, czy tu jest jeszcze jakaś ulica. To jest ulica do naprawienia. Czy jeszcze jest coś do naprawienia poza takimi parkami i innymi obiektami użyteczności publicznej? Ewidentnie widać tutaj, że tak, po pierwsze, nasza szkoła tutaj jest już do odstawienia za 4000. Nie mało sobie życzą, że trzeba nam więcej tych budynków. No, jednostek ratunkowych potrzeba nam więcej. Bo mamy aktualnie tylko i wyłącznie jeden na całe miasto. Dobra, postawmy sobie drugi. One chyba nie są aż takie drogie, zaraz sprawdzimy. One kosztują... Ile one kosztują? 15 tysięcy. Dobra, to po prostu jest wielki budynek, który jest dosyć rozsądna cena, bym tak to powiedział. Za życie ludzi to jest dosyć rozsądna cena. To tak, sobie przystawmy. No normalnie mieliśmy tutaj dzisiaj sytuację awaryjną, ratunkową wręcz bym powiedział. Statystyki tego kataklizmu zaraz sobie sprawdzimy, bo wiem, że na pewno jesteście ciekawi. Dobra, to żeby nie było, że ja tutaj teraz będę teraz to wszystko naprawiać, to sobie... A, tu już nie będzie zejścia. Zerknijmy na statystyki katastrofy. Raport po katastrofie. O kurczę, 3384 ofiary. Dużo, to jest bardzo dużo. Zniszczone budynki 278. Zniszczone drogi, to jest prawie ponad 9 km. Tornado. O, nie ma nazwy swojej tornado. Chyba tylko meteoryty mają swoje nazwy. No dobrze, i ja teraz tutaj sobie pozwolę to wszystko ponaprawiać. I jeszcze jedną rzecz dzisiaj chciałbym koniecznie zbudować. To jest dworzec z serwera. Dobra, to ja tutaj sobie poustawiam rzeczy. Kable od prądu też poszły. Chyba. No mogły też gdzieś pójść jakieś kable od napięcia. Niedobrze, dobra, lecimy z tym. No dobrze, powiedzmy, że udało się no jakoś to miasto ocalić. Ze stratą chyba tylko 100 tysięcy, czy tam około mniej więcej. Wygląda to mniej więcej miasto tak samo, no poza dużymi jeszcze brakami w budynkach, które się odbudowują, tak, na bieżąco. To nam pokazało, że trzeba będzie bardziej być przygotowane na katastrofy. To była pierwsza katastrofa taka duża. No i nasze schrony zadziałały jak zadziałały, tak? Zobaczmy, jak tutaj jest z radiem, bo oni faktycznie się powoli ewakuowali. Nie dało się nic z tym zrobić szybciej. Nie dało się.
To dokładnie widać, bo my tu radio, stację radiową mamy w centrum miasta i ewidentnie oni po prostu nie przychodzili. I to bardziej z fizyki, gdy. Także no cóż. Też dlatego może, że tak długo szukałem, żeby dowiedzieć się, gdzie są faktycznie katastrofy. Tak czy się. A, no i była na maksa włączona gra. Mamy teraz tutaj radar kosmiczny na szczycie, dzięki czemu pokazuje 100% z odległości od zasięgu, a ten 14 dni jako radar pogodowy. Na nich tu sobie zrobimy stację badawczą na górze. Taki mam pomysł i coś tego typu, ewentualnie jeszcze jakieś lotnisko. Takie techniczne tutaj części mogą nie być złe, tak mi się przynajmniej wydaje. W dzisiejszym odcinku miałem zrobić dworzec kolejowy, ale ze względu na to, ile nam zajęła tutaj się zabawa cała z... no z tornadem, zajmiemy się czymś już innym, a tamto będziemy po prostu w kolejnym odcinku robić. Natomiast tak, co my tu mamy ciekawego? No ewidentnie dobre jest to, że miasto nam się dalej rozwija, dalej mamy pieniądze, jesteśmy na plusie, natomiast co ciekawe, nasz tutaj Czarnowiec musiałem dosyć nieźle przebudować. Dlaczego? Ponieważ jak sobie zerkniemy na nasze szlachetne złoża, tak widzicie, one są właściwie, że prawie zerowe i to nie jest dobra nowina, ale prawdziwa nowina. Także tak, jest ogólnie plan, co będzie trzeba zrobić w najbliższym czasie. Tym planem jest to. Ja normalnie tutaj gdzieś miał być dworzec. Dworzec będzie ostatecznie tutaj. A tutaj musimy sobie zrobić farming simulator. I chyba kupimy niestety ten kawałek, w sensie niestety. Trzeba będzie zakupić jakiś kawałek ziemi, gdzie będziemy mogli zrobić sobie farming simulator. Lądu nam brakuje, a ja już włączyłem tam drugą ekstra elektrownię. Dobra, ile to kosztuje? 90 tysięcy. Trochę dużo. A to? 250. Czekaj, to ma tyle. Nie, to ma dwa razy więcej. Tylko ona bardzo mało ciągnie, chyba, tak? Ta 6400? Nie, dużo ciągnie. Tylko jest bardzo małych rozmiarów. Dobra, postawmy sobie w takim razie drugi taki i sobie zejdźmy z zużyciem, w sensie z prądem, na w dół, na 90%. I powinno być całkiem nieźle. Dobra, zobaczmy, jak tam jest z prądem. No, powiedzmy. No, to może nie będzie aż tak źle. No, także tak, cały czas tutaj jest nieźle, pododawałem wasze nazwy do rond. Stworzyłem tutaj jedno nowe rondo, bo musiałem. Inaczej by wszystko mi tu nie weszło. Tu mamy rondo portowe. Tu mamy rondo koszalińskie. I tu mamy kolejne rondo maldiwijskie. Jeżeli źle to napisałem, to tak mi coś to... Tak mi coś to wygląda, jakbym źle to napisał. Czekajcie, aż sprawdzę. Maldiwijskie. Tak, jedną piękną literkę musiałem przekręcić, oczywiście. Dobra, zmieńmy to. A, no i się przerzuciło w inne miejsce. Dobra, tak czy siak. No i tak, zacząłem ciągnąć naszą ropę z nowych rejonów. To znaczy, z tych rejonów tu jest bardzo dużo ropy i to będzie nasze przyszłe miejsce. Ponadto postawiłem parę tutaj naszych warsztatów naprawczych. Poprzestawiałem w nowe rejony nasze duże platformy. One już niektóre mogą być na zużyciu, dlatego że tutaj nie ma strasznie dużo ogólnie w tym mieście ropy. No i tak, postawiłem też jeden ten obiekt, czyli zakład nafty. Ja bym jeszcze postawił tutaj sobie takie z dwa pewnie, ponieważ one są duże, ciężkie, ale będą przydatne w naszym mieście. Z wiadomych przyczyn, to po prostu pieniądze i pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Także tak, żeby je tutaj poustawiać sobie wszystkie, tak pierwsze powiększmy sobie tą dzielnicę gdzieś dotąd jeszcze i sobie tutaj postawimy je po przeniesieniu tego, jeżeli to by poszło. Tak, żeby przenieść ten budynek, trzeba go postawić najpierw w innym rejonie. Już się nauczyłem tego. Niestety przy dużych budynkach w Skylinesach tak to wygląda. Dobra, dalej. Tu bym sobie puścił drogę. No i nawet widzę, że bambaje nie będą miały aż tak dużych problemów z tym. Świetnie. Znaczy, aż tak dużych. No jakieś są, ale nie są takie bardzo dużo. O, może w ten sposób. Oj, oj, oj. Dobra, przepraszam. I tutaj sobie zróbmy zjazd. Dobra, nasz tramwaj jest dalej operacyjny. Tu sobie zróbmy dojście do skrzyżowania, żeby nie było, że nie ma dojścia. Dawaj. Ok, widzę, że z tej strony będzie problematycznie to zrobić. Zróbmy sobie tak i tak. Dobra.
No i dzięki temu jest tutaj dojście. Nasz budynek tutaj jest, gdzie był, co prawda, ale daje nam to po pierwsze możliwość rozbudowy tego w nowym kierunku, czyli więcej zakładów nafty. One kosztują dużo, ale też dają dużo, tak bym to podsumował właściwie. Więc sobie ich tutaj postawimy z parę i tą autostradę, która tutaj się nam ciągnie od dawien dawna, trzeba lekko przebudować. Się przebudować jak przebudować. Po prostu tutaj sobie puścimy większą ulicę, którą tutaj też długo wstrzymywałem, żeby jej nie budować nowej tej ulicy. To może jest dobry pomysł, żeby to w końcu się zmieniło. Dobra, tu sobie przystawię nasze to. Tutaj sobie coś takiego wydarzymy, tutaj tak samo. I teraz jaka to jest szerokość tego budynku, żebym ja mógł to sobie obliczyć. 6 kratek, ok, i to nie jest ta ulica. To jest ta ulica. To jest 5, 6 kratek. Dobra. No i tak, rzecz jasna, ja tego nie puszczę w ten sposób, jak teraz budowałem, ale sobie odmierzymy budynki. No sobie zróbmy tu jeden i drugi. Tyle budynków sądzę, że mi spokojnie tu wystarczy. Next to będzie dobra. Niestety to wyburzanie duże jest bardzo przyjemne, ale też bardzo niebezpieczne. Bo może się skończyć tak, jak przed chwilą widzieliście. Że wyburzycie po prostu sobie wszystko. O, takie po prostu. Dobra, no i w ten sposób bardzo ładny i zacny i prosty. Możemy sobie tutaj zrobić jeszcze podłączenie tej ulicy. A, zapisuje się, gra. Zapisywanie co 15 minut też jest... Co się... Niby 15 minut już minęło, co nie? Ale tak czy siak. Bardzo często. Przynajmniej mi się tak wydaje. Dobra, tu sobie zróbmy zjazd. Świateł oczywiście brak. No i tu sobie zróbmy dojazd autostradowy, bo taki jest główny zamiar, żeby ta autostrada tutaj pozostała. Dobra, możemy sobie włączyć play i naszych tych obiektów jeszcze sobie parę tutaj poustawiam, bo jak tutaj ładny przemysł zrobić taki do przetwarzania, wiecie. Żeby to się dobyło, tutaj działało i w ogóle. No jak to się nam w ogóle robi takie industries, ale spokojnie, ropa to tutaj zostanie tylko wyłącznie w jednym miejscu, bo... Te miasto trzeba ściśle nastawić na budowanie dużych blokowisk PGR-owskich, niestety. Niestety tak będzie działać gra. Dowiedziałem się tego chyba ostatnio, jak grałem. No sobie spojrzałem w cele gry, w sensie w cele tego scenariusza. I one wcale nie są takie piękne, jak na początku mi się wydawało. Bo na początku mi się to wydawało, a no dobra, to się jakoś je zrobi. Ale 150 tysięcy osób trzeba wbić w tym mieście, a to jest bardzo dużo i nie pamiętam, czy kiedykolwiek wbiłem 150 tysięcy w Skylinesach. Co oznacza, że będę musiał zrobić coś, czego jeszcze nie robiłem, a to jest, no, to jest na pewno coś ciekawego. Coś nowego na pewno też. Także tak, będzie to co najmniej ciekawe i zobaczymy, jak to wyjdzie, dlatego będzie trzeba trochę bardziej w naszym mieście tutaj pójść w innym kierunku niż zazwyczaj, czyli nie dokładnie elegancja, ładnia Francja. A może bardziej też trochę w inny sposób. Więc zobaczymy. Zobaczymy, ale ten nie zapraszam jak będzie, bo jeszcze nie wiemy jak będzie. Dobra, tu sobie puśćmy naszą wodę. Bo nasze obiekty powinny być wszystkie ładnie tutaj, żeby były. No i teraz tak, rzecz, której dawno nie robiliśmy i trzeba postawić ją w końcu. To jest druga sortownia poczty. Ta sortownia poczty, którą mamy tutaj. A, postawiłem tutaj. Tu postawimy wam jednostkę ratunkową i tutaj, gdzie ją wstawiliśmy. Natomiast, tak jak mówiłem, nasza sortownia poczty jest już prawie na granicy wytrzymałości. Mamy 431 tysięcy zaległych, nieposortowanych poczty na 50 tysięcy możliwych. Później je będzie się przepełniać. Gdzie właściwie już się przepełnia i to jest bardzo niedobrze. Więc trzeba byłoby coś z tym zrobić. Ja się zastanawiam. W ogóle tutaj tą autostradę też trzeba nie zrobić w najbliższym czasie. Może jak będziemy robić dworzec, to zrobimy jednocześnie. No i gdzie możemy postawić sobie naszą sortownię? No, najprostszym sposobem byłoby pomyślenie, żeby jej postawić tutaj, ale nie ma sensu, bo tam nie ma miasta. Dlatego nową sortownię postawimy sobie z... Powinna mieć dobry dojazd drogowy, więc chyba póki co to nie, najlepszym będzie pomysłem postawienie jej gdzieś w tym rejonie. Bo tutaj będzie to, owszem, dobry dojazd. No, wiadomo, że tutaj też jest niezły pomysł, ale... Sortownie poczty sądzę, że to są takie budynki, które nie powinny być aż tak bardzo oddalone od centrum miasta, a i tak, żeby były gdzieś niedaleko. Także tu sobie postawmy naszą nową, drugą sortownię w mieście i sobie ją dajmy, no powiedzmy tutaj. Dobra,
Pytania do was, czy kiedykolwiek byliście i wiecie, jak działają statutowne poczty? Ja miałem kiedyś wycieczkę, więc zobaczymy. Ta sobie wyrównajmy, dobra. I co my tu mamy? Okej, okay. Jest całkiem ciekawie. W ogóle, czy ktokolwiek korzysta z tego tramwaju? Albo tego? Bo to jest pestka, tak? Przypominam, to jest, my tu mamy pestkę, która no jeździ jak jeździ, ale... No, w ogóle tutaj na Starym Mieście jest mega węzeł tramwajowy, a jeździ tu tyle tramwajów, co... Ile tu jest linii tramwajowych? Czekajcie, zobaczmy. Raz, dwa. Dwie linie tramwajowe. No to jest... No dobra, że niby trzecia jest, ale trzecia jest jednokierunkowa. A jednokierunkowe to wiemy, jakie to są. To właściwie ich nie ma. Tak, mamy dosyć mało tych linii tramwajowych. No ale dobra. Czy coś jeszcze w dzisiejszym odcinku bym tutaj chciał wam pokazać? No wydaje mi się, że chyba to już będzie tyle. To jest... Bardzo dużo ludzi z tego korzysta. Z tego również bardzo dużo ludzi korzysta. No i tak, rozwinęliśmy sobie taki nasz przemysł tutaj. Ropa. Będzie lepiej tutaj nam działać na pewno. Więc to jest na pewno dobry pomysł. No i idealny czas bym powiedział, chyba już jest na zakończenie dzisiejszego odcinka. Więc w kolejnym odcinku zajmiemy się dworcem. Ja go będę nagrywać od razu po tym odcinku, więc nie będę mieć nawet okazji przeczytać waszych komentarzy. No cóż, szkoda bardzo. Ale tak czy siak, jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco, kliknijcie, subskrybujcie ten dziwny dzwoneczek. No i wejdźcie na mój serwer na Discordzie, który jest oczywiście w opisie, aby być na bieżąco i różne rzeczy ciekawe tam można robić. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Także tak tutaj przeżyliśmy sobie taki kataklizm. I czy coś jeszcze po nim widać w dzisiejszym odcinku? No większość budynków chyba już się odbudowało. A, bym powiedział, że prawie wszystkie chyba już. To dobrze. Cześć!